Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już za nieco ponad tydzień rozpocznie się kolejny sezon Fortuna pierwszej ligi, więc warto troszeczkę powróżyć z fusów, troszeczkę poprzewidywać ten sezon, który już za niedługo. Ja nazywam się Maciej Skucha, ze mną dzisiaj jest Tobiasz Pacholski. Witam serdecznie. Oraz Michał Poncyliusz. Cześć, witam. Na samym wstępie oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów, takich kolejnych materiałów nie ominąć. I na sam start zapytam Was, drodzy panowie, czego oczekujecie po tym najbliższym sezonie? Czy Waszym zdaniem ta kampania, która nadchodzi, będzie bardziej ciekawa niż ta, którą mieliśmy okazję oglądać w zeszłym sezonie? No i powiem szczerze Wam, że bardzo czekam na ten sezon. Z jednej strony mogę powiedzieć, że otrzy prawda LKS i Ruch do klasy, ale mamy w zamian Wisła Płock, dawno nie był w pierwszej lidze, Lechia, która też nie była dawno w pierwszej lidze, ale i Polonia Warszawa, która się odradza, a przy tym mamy bardzo ładne stadiony, właśnie będzie w Płocku i w Gdańsku, prawda, ale i też się budują nowe, bo będzie niedługo i w Katowicach. Jest Sosnowców, który był już oddany w sumie nie w tym sezonie, ale jest teraz więcej ich będzie. I ja powiem szczerze, że bardzo czekam już na cały tydzień, więc ja bardzo na niego czekam ten sezon. Ja powiem szczerze, że też się bardzo nie mogę doczekać tego sezonu. Nie tylko dlatego, że jestem kibicem Wisły Kraków, ale przede wszystkim dlatego, że naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Już zeszły sezon dostarczył nam mnóstwo emocji. Niestety dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie, Maćku, jako kibicu Wisły, nie najlepszych emocji w końcówce ze względu na ostatni mecz chociażby. No, głównie dlatego. Ale na pewno ta rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Odeszły takie zespoły jak ŁKS, Ruch i Puszcza, ale zamian za to chociażby mamy Polonię, mamy Motor oczywiście, który awansował to zamiast Chojniczanki i Sandecji, ale też zespoły, które spadły z ligi, czyli Lechia Gdańsk, Wisła Płock. I tu będzie na pewno niezwykle ciekawie pod tym względem, że po Lechii naprawdę można się spodziewać wszystkiego. Można się spodziewać i o walki o awans bezpośredni przynajmniej. Nie zdziwiłbym się teraz, patrząc na to, jakich piłkarzy mają w planach zatrudnić, albo przynajmniej jednego zatrudnili, i na pewno spodziewać się możemy więcej, sporo tych odejść, ale zespół na pewno wielką, który jest wielką niewiadomą, Wisła Płock, która pewno będzie walczyła o awans. Generalnie tych drużyn, które będą walczyły o awans, myślę, że będzie naprawdę sporo. Wytypowaliśmy kilka zespołów, o których później powiemy, kogo tutaj widzimy w barażach i w awans się bezpośrednim, ale generalnie tak myślę, że może kilkanaście nie, ale tak do 9 do 10 drużyn to spokojnie moglibyśmy śmiało powiedzieć, że to może być dla nich ciekawy sezon i możemy ich gdzieś tam w zaskoczeniach też upchać. No ale są też zespoły, które na pewno będą się biły o spadek, i ta walka o spadek popularna, jak to Franz Smuda mówił, też na pewno będzie ciekawa. Też tak uważam. Ja osobiście uważam, że poziom rozgrywek w obecnym sezonie nie będzie stał aż na takim poziomie jak w poprzednim, bo rzeczywiście ŁKS, Ruch czy też Puszcza zachwycały swoją dyspozycją. Myślę, że ta walka o awans nie będzie właśnie w niej aż tyle drużyn, co w poprzednim sezonie, i myślę, że akurat tutaj to będzie mogło stać na nieco niższym poziomie, ale przecież pamiętajmy, że w poprzednim sezonie to była naprawdę fenomenalna kampania. Dużo zwrotów akcji, drużyny, które tak naprawdę na samym początku nie były w ogóle typowane do tego, aby awansować, awansowały. Ruch przecież był typowany w środku tabeli, tak samo jak ŁKS. Przez wielu Puszcza była skazywana na spadek z Fortuna pierwszej ligi, a właśnie te trzy drużyny awansowały. Zobaczymy, jak będzie w tych rozgrywkach. Pewnie też dużo zwrotów akcji będzie, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że moim zdaniem nie będzie to aż tak dobry sezon jak ten poprzedni, to i tak emocji naprawdę będzie dużo, bo mamy kilka ciekawych nowych nazwisk Fortuna pierwszej lidze. Mamy też kilka, można rzec, takich powrotów, kilka przenosin między klubami. Też na ten temat w tym filmie właśnie podyskutujemy. Także emocje naprawdę będą sięgały zenitu i też walka, właśnie tak jak wspominałeś, Tobi, o spadek będzie też bardzo emocjonująca, bo wydaje mi się, że tutaj akurat właśnie ta walka o spadek będzie stać na nieco wyższym
poziomie niż w poprzednim sezonie. Także na pewno wyrównane będą te rozgrywki Fortuna pierwszej ligi i myślę, że na samym wstępie właśnie o tą walkę o spadek możemy zahaczyć. Kto waszym zdaniem z Fortuna pierwszej ligi spadnie? Jak wspomniałeś, walka może być zacięta, ale z doświadczenia i statystycznie to jeden będzie jak przyjmuje spaść, ten co awansował. Myślę, że to będzie jednak znicz się, będzie pierwszym. Jestem, mówię, że będzie takim OCDR-em, ale po odejściu, powiedzmy, nie wiem, Maćka Filleja, który był ich filarem w drugiej lidze, zdobył chyba 21 bramek i 6 miał asyst, to jest sporo na nich. Teraz już jest w ruch Chorzów. Razem z nim poszedł Dawid Barnowski, pomocnik, który też tam nie może miał za dużo cyfr, bo miał dwie bramki i tylko dwie asysty, ale jednak byli podstawowymi zawodnikami i dużo roboty robili. A w zamian to naprawdę mało co przyszło, bo przyszło tylko dwóch obrońców do nich, więc Kędzia i Błyszko, więc dzisiaj grali na sparring chyba z zespołem z Cypru, z pierwszej ligi, wygrali 3-1, widziałem, teraz się kończył. Fajnie, ale myślę, że to jednak zasłuchanie się, którym się, tak wspomnieliście, biło o utrzymanie. Drugim zespołem, ciężko mi powiedzieć, bo ma tam paru znajomych, to będzie Chrobry Głogów. Chrobry, bo w tym sezonie środek tabeli przez chyba środek sezonu mieli chyba taką serię 11 meczów bez wygranej. No to było u nich było ciężko, ale porównać jeszcze z poprzednim sezonem wcześniejszym, które byli w barażach, bili się o awans do C-klasy, to jest straszny spadek. Więc myślę, że to będzie teraz ich jeszcze niższe miejsce niż ostatnie, więc myślę, że będzie ten strefa spadkowa. Przed tylko Mikołaj Lebedyński, nikt z takich większych, nie wiem, kto tam, no o, dzisiaj przecież obrońca, tak, z Brazylijczyk, ale przed z trzeciej ligi, z klubu z Inowrocławia. Jestem ciekaw, jak się pokaże, no ale u nich to ciężko widzę. A trzecim takim zespołem myślę, że mogę tutaj Stal Rzeszów wskazać. Stal Rzeszów, która fajnie też się pokazała w tym sezonie, ale jak prześledziłem kadrę z ostatniego ich meczu, tego sezonu, z barażowego meczu z Termaliką, 20-osobowej kadry odeszło 10 zawodników, plus trener Myśliwiec, a z podstawy 11 to jest 7 albo 8. Trzeba było sprawdzić, tylko nie pamiętam. To jest strasznie dużo. Więc myślę, że pokładać taki zespół trener będzie miał ciężko. Przyszedł w zamian bramkarz, tak, w rąbel, doświadczony, fajnie wysoki zawodnik, też się pokazał doświadczony, ale przyszedł też obrońca Cezar Penia. Zresztą jestem ciekaw, jak się pokaże, bo pamiętam go z rok temu, był testowany przez Rzeszów, przez Rysowie Rzeszów. Którzy się na niego nie płacili i nie zagrał, a rok czasu minął, jest znowu Rzeszowie, tylko wstali. Jestem ciekaw, jak się pokażę, więc myślę, że te trzy zespoły ja wskazuję, że będą mieli ciężko z utrzymaniem. Ja podobnie wskazuję Znicz, Chorobrego i ostatnią drużyną jest Rysowie, czyli drużyna z zamiedzy. Jeśli chodzi o Stal Rzeszów, uważam, jeśli chodzi o ten ostatni wybór, czyli Rysowie, że Stal mimo wszystko kadrowo no, odeszło od nich 10 zawodników i nie wygląda to tak dobrze jak w zeszłym sezonie, w którym bili się o baraże, ale mimo wszystko jeszcze ktoś tam pozostał i uważam, że utrzymają się w bólach, ale to będzie drużyna, która będzie właśnie biła się o to utrzymanie. Ciężko im będzie coś więcej. No, na pewno taki środek tabeli to będzie max, ale myślę, że Stal Rzeszów jest w stanie się utrzymać w przeciwieństwie do Resowi, z których odeszło, co by nie było, dwóch dobrych piłkarzy, Mroz czy Antoni między innymi. Przemawia na pewno za nimi kilka wzmocnienia, Górynowicz, jak Mazek,
czy też tam bodajże chyba jeszcze od Syra dołączył takie trzy wzmocnienia, które na pewno gdzieś tam za nimi mogą przemawiać, ale mimo wszystko te odejścia, czy no ktoś spaść musi i myślę, że oni będą się mocno bili ze Stalą Rzeszów i z Odrą, a Odra ma mimo wszystko troszeczkę lepszą kadrę od Resowi, jak to sobie wszystko prześledziłem i uważam, że Odra jest w stanie się utrzymać i Stal Rzeszów w bólach, ale też i będzie właśnie między tymi trzema zespołami. Myślę, że walka do samego końca o to, by pozostać w lidze, a co do dwóch poprzednich wyborów, tak jak ty już wspominałeś o Zniczu i Chrobrym, no to Znicz na pewno, ta utrata Firleja, no to jest bardzo duże osłabienie, kluczowy piłkarz, który no, zrobił im awans, tak trzeba to sobie zdecydowanie powiedzieć. Ta kadra też niestety nie jest najlepsza, myślę, że mogą się odbić i to bardzo od tej pierwszej ligi. No i też brak jakichś takich większych wzmocnień. No kilka oczywiście jest, ale takich bym powiedział chyba na pierwszą ligę to jest troszeczkę za mało. Co do Chrobrego Głogów, no ta końcówka sezonu to było naprawdę, czy końcówka w ogóle, runda przecież wiosenna, no to był dramat wykonaniu Chrobrego tam tej tabeli wiosennej, to oni nie wiem, czy nie byli na 16. miejscu, na pewno by spadli, nie wiem, czy tam nie niżej nawet, gdzie, czy nawet nie może ostatnie miejsce, ale na pewno gdzieś tam właśnie w tej trójce spadkowej nie bez powodu się znaleźli, bo myślę, że to też się przełoży na ten sezon. No i tu też jakichś solidnych wzmocnień raczej brak. Myślę, że tutaj na przykład pod tym względem Resowia się prezentuje chociażby troszeczkę lepiej od Chrobrego. No a Chrobry niestety tych wzmocnień najlepszych nie ma. No i odejścia też piłkarzy. Co prawda większość rezerwowych głębi składu, ale to jednak byli rezerwowi, którzy czasami na boisko wchodzili. No i na pewno tych wzmocnień też troszeczkę w Chrobrym brakuje. Taka. Ja tylko się wtrącę tobie, masz rację, bo w Chrobrym powiem ci, że gdyby nie Wojtyra w ataku, to było jeszcze był gorzej, bo to naprawdę Wojtyra tam u nich fajnie walczył, pokazał się i gdyby nie on, to myślę, że byłoby jeszcze gorzej. A co do Resowi, też myślę, że no w dole tabeli, ale że nie może spadku, jest to, tam u nich brakuje moim zdaniem bramkarza, bo Pindroch, okej, na pierwszą ligę może w miarę, ale on w tamtym sezonie nie widziałem, żeby jakiś mecz im wybronił po prostu. Gdyby był u nich lepszy bramkarz stał, myślę, że byłoby środek tabeli spokojnie. No, ja mam dwa zespoły, które już właśnie, o których już właśnie mówiliście. O tym trzecim tobie już właśnie wspominałeś, także formalności oczywiście stało się zadość. Znicz Pruszków oraz Chrobry Głogów, czyli zespoły, które są skazywane właśnie na spadek w najbliższym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Znicz Pruszków. Wydaje mi się, że takie jak w przypadku chociażby Górnika Łęczna, który przed 2 laty bodajże awansował do ekstraklasy, później się z niej odbił. Troszeczkę wydaje mi się, że wtedy Górnik Łęczna zaszkodził sobie tym awansem, jeśli oczywiście można tak powiedzieć, bo moim zdaniem nie był na to gotowy. Myślę, że podobnie jest w przypadku Znicza Pruszków, bo ta kadra nie wskazywała kompletnie na awans. Jeszcze oczywiście kilku zawodników odeszło ze Znicza Pruszków, czyli Firlej i Barnowski. Takie jedne właśnie z najważniejszych postaci tego zespołu. Także mam pewne wątpliwości co do Znicza Pruszków i raczej jestem, czy przekonany, oczywiście tak mówić nie można, bo sezon się jeszcze nie zaczął. Tutaj może Znicz zamknąć nam usta i odpowiedzieć na nasze tutaj zarzuty i na to skazywanie ich na spadek, ale obecnie nie widzę żadnych argumentów. Te wzmocnienia też nie przemawiają za tym, aby Znicz Pruszków się właśnie w tej lidze utrzymał. Również Chrobry Głogów, przede wszystkim brak takich solidnych wzmocnień na poziomie Fortuna pierwszej ligi. Przeszedł Lebedeński, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę za mało. Myślę, że ten zespół potrzebował wielu więcej wzmocnień po tej słabej wiośnie. Nie przekonuje mnie kompletnie Marek Gołębiewski jako trener i wydaje mi się, że nie będzie w stanie Chrobrego Głogów w pierwszej lidze utrzymać. No i tym trzecim zespołem jest Odra Opole. Każdy ten trzeci zespół z nas wybrał nieco inaczej. Nie wzmocnili się moim zdaniem dostatecznie, aby utrzymać się Fortuna pierwszej lidze. W poprzedniej kampanii zajęli 15. miejsce. Może nie walcząc do ostatniego meczu o to utrzymanie, ale
nerwowa końcówka była to w wykonaniu Odry Opole, także wydaje mi się, że przyjdzie na nich czas, że tym razem z Fortuna pierwszą ligą się pożegnają i właśnie taką trójkę wytypowałem. Też ciekawie będzie oglądać te nasze typy po sezonie. Ciekawe, czy cokolwiek tutaj zgadniemy. Przejdźmy do miejsc barażowych, tam też na pewno będzie ciekawie i też myślę, że w wielu kwestiach będziemy się tutaj też różnić. Także kogo właśnie typujecie w tej strefie barażowej? Chcesz cztery zespoły, które są w barażach, czy te, kto wygra? Najpierw te cztery zespoły, cztery. Możesz, Michał, w kolejności, a potem możesz to wskazać tego, kto będzie ciężko awansuje. Mi. Na pewno będzie Termalika. Termalika jest mocna. Nie było tam, odszedł tam formalczyk, ale to był na wyrzeczeniu. Odszedł Grabowski, to jest ciekawy zawodnik. Odszedł Śpiewak i Mastanowicz, więc tam zostali bez przodu praktycznie, ale kto tam doszedł do nich? Maciej Wolski wrócił chyba przed klasę ze Stali Mielec. Drugim zespołem myślę, że będzie Arka w barażach. Ty wspominałeś o Łęcznej. Ja myślę, że Łęczna może być w środku tabeli i nawet bym powiedział, że się zahaczy o baraże, bym powiedział. Ale to wspomnę później, bo będę miał tam, jeśli będziemy mówić o transferach jakiś. A czwarty zespół to myślę, że wahałem się między Lechią a Wisłą Płock. Się wahałem, bo myślę, to zależy, wiecie, zależy jeszcze, kto się do tej Lechii Gdańsk. Dużo odeszło zawodników, się wszedł, prawda, Luis Fernandez. Ogłaszam jeszcze pewnie innych, więc zależy jaka będzie kadra. Więc jest trener fajnie aspirujący, ten trener Szymon Grabowski. I myślę, że wstaję tą Lechię na podstawie, że będą w barażach. A kto wejdzie z baraży? Myślę, że Arka. Arka pójdzie, bo raz, że plus duży, utrzymali Czubaka u siebie. To dużo, z nim kontrakt, to jest dużo. Odeszli, okej, Kurzycki, może to nie jest taki wirtuos i stępień, i Hajdary. No Hajdary trochę mi też szkoda, chociaż tą rundę miał kiepską, bardzo kiepską, w ogóle cień samego siebie, bo jesienną miał wyśmienitą, ale wrócił, przyszedł do nich stary znajomy z razy Martin Chudy na bramkę. Tutaj jest doświadczenie duże. Ciekawe, czy właśnie będzie jedynką Chudy. To jestem ciekaw. I Olaf Kołacki wszedł z Miedzi, prawda? I razem nim Lenarcik, też bramkarz. Więc Chudy z Lenarcikiem będą rywalizować między sobą, więc tutaj o bramkę to nie ma co się martwić, myślę. Więc ja bym stawiał na Arkę Gdynię, że będą po barażach wejdą. Długo się zastanawiałem szczerze nad awansem bezpośrednim i awansem z baraży, znaczy nad tym czwórką z baraży, bo tutaj tak sobie prześledziłem tą ligę, no to tak jest sześć zespołów, które właśnie do tych, czy to dwa bezpośrednio i cztery z baraży, no i plus tam jeszcze trójką, więc się zastanawiałem, ale na pewno Termalika to jest zespół, który w barażach się znajdzie, nie daje ich bezpośrednio i powiem zaraz dlaczego. Przede wszystkim dużo tych odejść w Termalice, na pewno dużo kluczowych odejść, bo to jednak piłkarze, którzy na pewno grali jednak w pierwszym składzie, czy też niektórzy rezerwowi, ale jednak to są kluczowe odejścia, ale też dużo wzmocnień, więc uważam, że Termalika ma prawo gdzieś tam nawet o ten awans bezpośredni powalczyć, ale jakby miał teraz stawiać, to tego nie zrobią, tylko będą w barażach, no te wzmocnienia Maćka Wolskiego, Karaska, Nowakowskiego, czy też Fassender, to jest piłkarz, którego jestem ciekaw, też przychodzi z Niemiec i kto wie, czy może ten piłkarz nie odpali. Ja osobiście nie jestem fanem trenera Mariusza Lewandowskiego, który będzie trenował teraz Termalikę i to też jest argument, który przemawia za tym dla mnie, że oni się bezpośrednio nie znajdą, tylko będą się bić w barażach. I właśnie to od razu zdradzę, że oni z baraży bezpośrednio awansują z baraży, a pozostała trójka. No na pewno tutaj daje Wisłę Płock. Wisła Płock na pewno też tutaj tych odejść jest masowo, no ale
Tego mogliśmy się spodziewać po Lechii, po Wiśle, po zespołach, które z ligi ekstraklasy spadają, że tych odejść będzie sporo, no ale wiąże się to też z tym, że ściągnęli chociażby Spremo, chociażby Mokrzyckiego, Spremo, który na pewno jest piłkarzem, który może w pierwszej lidze w ŁKS-ie się prezentował i myślę, że w Wiśle Płock też spokojnie radę da. No i przede wszystkim taki ciekawy transfer Sreckowicza. Jestem strasznie ciekaw, co ten zawodnik generalnie pokaże, ale jak patrzyłem sobie na Transfermarkcie, zawodnik wart milion, szczerze nie wiem do końca, dlaczego jest tak drogi, bo te liczby za nim specjalnie nie przemawiają, no ale okej, niech udowodni to w tej naszej pierwszej lidze, że ten milion jest wart, no i jest w stanie zjeść tą ligę wręcz, bo to wart zawodnik milion, no to raczej powinien sobie spokojnie poradzić, a jak będzie, zobaczymy. No i co by nie było, Wisła Płock raczej to nie jest klub, który się z jakimiś dużymi finansami boryka, no są, raczej mają sponsorów i tam raczej to jest klub, który może się w tych barażach spokojnie zakręcić albo nawet powalczyć o gdzieś tam awans bezpośredni do ostatniej kolejki. Tak mi się wydaje. No a pozostała dwójka, Arka. Uważam, że raczej się zdziwię, jeżeli oni bezpośrednio będą tak jak Wisła Płock czy Termalika rywalizować. No bo co by nie było, raczej te wzmocnienia są, ale tak spodziewałem się czegoś więcej po Arce. Nie są one takie. Nie, są średnie, tak? Są średnie. Myślę, że niektóre zespoły tutaj na rynku transferowym lepiej się spisują i tych zawodników lepiej potrafią zakontraktować, ale przede wszystkim też nie ma jakoś specjalnie odejść. No, jest dalej Czubak. Ta kadra, co by nie było, wciąż jest dalej całkiem mocna i myślę, że spokojnie o baraże będą się bić, a o bezpośredni awans tutaj raczej aż tak mocno bym się nie wychylał, jak w przypadku tych dwóch pozostałych drużyn. No i tu się mocno zastanawiałem, czy dać tą Lechię, czy nie dać tej Lechii, czy dać Podbeskidzie, czy Sosnowiec, czy Łęczną. Pomiędzy tymi zespołami się zastanawiałem, ale ostatecznie dam Lechię. Zaryzykuję i powiem szczerze, tutaj dużo też zależy od tego, jakie te wzmocnienia oprócz Luisa Fernandeza będą, bo odeszło naprawdę multum zawodników. Tutaj, o ile wcześniej mówiłem o Wiśle Płock czy o Termalice, te kluczowe odejścia, no to w Lechii ich było. To jest połowa kadry, tak? Z Lechii, może nie połowa, ale naprawdę większość kadry tam odeszła, nawet nie mieli zawodników do sparingu i teraz muszą kontraktować i tam koło dwucyfrówki się zakręci. No zobaczymy, kogo oni zakontraktują, ale myślę, że Luis Fernandez jest sporym takim transferem, który może sporo zrobić. Poza tym tacy zawodnicy jak Szczepański, jak Jan Biegański, jak Durmusz, Konrado, no to są ciekawi zawodnicy i na pierwszą ligę spokojnie mogą sobie dać radę. Ogromne zamieszanie w Lechii. Poza tym kolejnym argumentem na pewno jest to, że im gorzej, tym w polskiej piłce pod względem jakimś organizacyjnym, no to tym lepiej. I myślę, że w Lechii to się może sprawdzić, chociaż to jest taki troszeczkę, powiedziałbym, ryzykowny wybór i długo się nad tym zastanawiałem, ale niech będzie ta Lechia. Jak już musimy tą czwórkę wytypować, to właśnie Lechię, a z baraży awansuje Termalik. Jeszcze cię tak Tobi dopytam, czy jeszcze i kiedy to było to ogłoszenie, jeszcze godzinę, dwie temu, gdy Luis Fernandez nie był oficjalnym piłkarzem Lechii Gdańsk, miałeś tam kogoś innego? No nie, no wypisałem sobie tych piłkarzy jak Szczepański, Durmusz, Kucia, Konrado, Jan Biegański. Tacy zawodnicy myślę, że solidni na pierwszą ligę. No wiadomo, że tych wzmocnień będzie jeszcze sporo. Sporo też odeszło, ale to baraże myślę, że może to wystarczyć. No będą walczyć. Tylko ci jeszcze No to wspomnę, ja bo ma. byłem, na przykład wspomnę wam, że byłem na sparingu Lechii Gdańskim, pierwszym z Legią tej roli. I grał Sadzeńko ze Zjawińskim. Powiem wam, że ten Sadzeńko miał 3 setki. Jak przeciwko gry przeciwko Legii. Więc fajnie chłopak się odnajduje w polu karnym, więc myślę, że też może być z niego pożytek. No to właśnie ja, jak oglądałem go przynajmniej w Ekstraklasie, nie jest specjalnym fanem, nie byłem. No może odpali w pierwszej lidze, zobaczymy. Na pewno gdzieś tam opinię miał przed transferem dobre. Nie spisywał się jednak najlepiej, a czy się spisze w pierwszej lidze, no na pewno ma prawo, a czy tak będzie, no to się okaże.
No to ja mam czwórkę. Myślę, że są tutaj zaskoczenia. Są tutaj tacy nieoczywiste są tutaj zespoły. Górnik Łęczna ich właśnie typuje do baraży. Przede wszystkim moim zdaniem dobre wzmocnienia. Roginicz, Klemens, Deja, Żyra, Grabowski. Wypożyczenie też Piotrka Starzyńskiego. Być może odrodzi się Piotruś Starzyński, kto wie. Co prawda odeszli Krykun oraz Tkacz, ale Ireneusz Malmrot wykonał naprawdę dobrą robotę w rundzie wiosennej. Myślę, że podtrzyma tą swoją, to co robił właśnie wiosną, przełoży też na kolejny sezon i też wydaje mi się, że Górnik Łęczna wygląda zdecydowanie solidniej niż w poprzednim sezonie. Ta runda wiosenna naprawdę była dobra, a teraz, gdy się jeszcze wzmocni, wydaje mi się, że powalczą właśnie o te branże i moim zdaniem w nich się znajdą. Do tego Miedź Legnica. Wy pewnie typujecie Miedź Legnicę do awansu bezpośredniego. Ja ich tutaj dałem jednak do baraży. Wydaje mi się, że jest tutaj sporo nowych, oczywiście ciekawych zawodników i dobrych, jak na pierwszą ligę, czy być może nawet na ekstraklasę. Między innymi przyszli Drzazga, Antonik, Hatherc, Guzdek, Michalik. Co prawda odeszli do Inges czy też Drachal, ale wydaje mi się, że będzie to dobrze poukładane. Wydaje mi się, że te nowe transfery dobrze wkomponują się do tej drużyny. Są to piłkarze, którzy znają tą pierwszą ligę, chociażby w poprzednim sezonie. Niektórzy prezentowali się z naprawdę dobrej strony i są to zawodnicy, którzy po prostu dadzą te baraże Miedzi Legnica. Wydaje mi się, że będą walczyli o ten awans bezpośredni, ale jednak skończą w barażach. Myślę, że Radosław Bela dobrze ten zespół po prostu poukłada. Ten zespół przecież zna, bo był wcześniej asystentem tych wcześniejszych trenerów. Także wydaje mi się, że to będą baraże. Jeszcze dwa zespoły oczywiście. No i tutaj zespół, którego wy nie wskazaliście, żaden z was, Podbeskidzie Bielsko-Biała. Wydaje mi się, że jest to solidnie przeprowadzone okienko transferowe. Przede wszystkim przyjście Banaszewskiego, Bidę, Tomasika oraz Lukacia. Myślę, że to takie najlepsze transfery tej drużyny, tak spoglądając na moje notatki, które sporządziłem sobie wcześniej. Co prawda są też odejścia z tego zespołu i to piłkarzy naprawdę bardzo cennych, jak Goku, Biliński, Hatherc czy też Drzazga, ale wydaje mi się, że pod właśnie Mokrym ten zespół będzie prezentował się lepiej, przede wszystkim stabilniej niż właśnie w poprzednim sezonie. Myślę, że to będzie lepiej funkcjonowało. No i te nazwiska, które trafiły do Podbeskidzia Bielsko-Biała z przeszłością w chociażby Ekstraklasie, naprawdę mogą zamieszać i wydaje mi się, że naprawdę jest to dobre okienko w ich wykonaniu. Zobaczymy, czy skończą w tych barażach, ale właśnie w tych barażach ja ich typuję. I ostatni zespół. A myślisz, że Bila odpali? Bo Myślę, że. miał fajne wejście w zakresie w Jagiellonii, a później jakby trochę ucichł. Myślę, że tak, ale więcej na ten temat powiem nieco później, bo jest w Kurde, to pewnej ja chyba kategorii. też chyba go mam w tej kategorii. Myślałem, że Okej. będę jedyny, a to jednak chyba nie. Jednak nie, myślimy podobnie, Tobi, także obidzie troszeczkę później, ale tak spoilerując, wydaje mi się, że ma potencjał to dobrze zadziałać. No i takim ostatnim zespołem też zastanawiałem się bardzo, chyba trzykrotnie to nawet zmieniałem, ale postawiłem finalnie na Wisłę Płock. Wydaje mi się, że ten zespół do końca będzie się bił o baraże, przynajmniej ja mam takie przekonanie. Odeszli ważni piłkarze, jak chociażby Wolski. Myślę, że jest to spore osłabienie dla tego zespołu, ale też przyszli ciekawi zawodnicy, jak chociażby właśnie z Premu, czy też hiszpański, czy też wspomniany przez ciebie, mam nadzieję, że dobrze wymówię, Streczkowicz. Mam nadzieję, że Znaczy dobrze. nie wiem, ale on ma, napisze się go Sreckowicz dosłownie, a czy się tak czyta, to nie wiem. Dowiemy się Ciekawe może nazwisko. od komentatorów Fortuna pierwszej ligi w najbliższym sezonie. Na pewno jest to spore wyzwanie, z którym pewnie też na naszym kanale zmagać się będziemy, ale wydaje mi się, że to są transfery naprawdę godne uwagi. Są to niezłe zastępstwa dla tych piłkarzy, po części oczywiście, którzy odeszli. Może nie zrobią furory, ale moim zdaniem na baraże starczyć powinno. Wydaje mi się, że jednak tak rzutem na taśmę się w tych barażach znajdą. Myślę, że taka będzie do końca walka, jak chociażby Stali Rzeszów w poprzednim sezonie i tak właśnie w tych barażach się znajdą. Także kilka nieoczywistych drużyn. A przejdźmy teraz do tych, które awansują bezpośrednio. Tak zgadnę, panowie. Wisła i Miedź Legnica w waszym wypadku? Tak Tak jest. jest. Tak jest.
mieć pod tym względem, dlatego tak, bo już wspomniałeś, przed drzazga, przed gust degrowa z Odry, ale się wyróżnia w tej Odrze. Przyszedł Mądrzyk, bramkarz, młody bramkarz, niby jest wypożyczony z Rakowa, ale w ten sam spędził w Stomilu Olsztyn. Miałem okazję go oglądać, może nie przez dłuższy sezon, ale tam obejrzałem 3-4 mecze. Samo to, że zachował chyba 11 kont czystych w sezonie, to już dużo mówi, a ma chyba 20 lat, tak, jak się nie mylę. Przed Michalik w tym sezonie przecież miał double-double, zdobył. Raz, że był to zgrał w Beniaminku, drugi raz, że zajęli szóste miejsce, tak, grali w barażach, fajnie się pokazał, ja na go liczę. A przede wszystkim powiem wam jeszcze, że przedłużył kontrakt Nemanja Miłuszkowicz. To jest fajny plus dla nich. Raz, że kapitan, drugi raz, że stoper. W Ekstraklasie wiodło się jak wiodło, było widać, ale pierwsza liga, jak sobie przypomnimy tamten jeszcze poprzedni sezon przed awansem, był nie do przejścia, więc myślę, że to jest, że się powtórzy historia, że fajnie, że został. Zna ludzi, zna otoczenie, zna klub, więc będę miał z niego pożytek. I jeszcze chciałem tu dodać Stanclika. Stanclik też w tamtym sezonie była druga liga, ale uzbierał 21 bramek. To jest sporo, jak na drugą ligę, i miał 6 asyst. Więc myślę, że tutaj też może się fajnie pokazać w tej pierwszej lidze. A drugi zespół, tak wspomniałeś, Wisła. Co nie wydaje mi się, prawda, odeszło od nim, prawda, Goku. Znaczy przed Goku odeszli Luis Fernandez, prawda, odszedł. I właśnie chciałem przy okazji się was zapytać, czy któryś z tych zawodników, którzy odeszli, to oprócz Luisa żałujecie, że odszedł? Jako kibica? No ich Beckhama na Szczerze. pewno można go troszeczkę żałować, ale z drugiej strony te transfery, które teraz są przeprowadzane, naprawdę są mądre, są bardzo dobre i uważam, że nawet to okienko jest, no, czy lepsze od tego wiosennego, to tutaj bym się wstrzymał, ale na pewno dużo lepsze niż to letnie okienko z zeszłym roku i to na pewno przemawia zdecydowanie. Myślę, że ciężko będzie powtórzyć tak złą rundę, jak to miało miejsce właśnie w zeszłym roku. No i ale na przykład Mula. Mula to też jest piłkarz, którego ja osobiście raczej żałuję, pomimo tego, że to dużo kontuzji miał, borykał się z nimi i w sporych ilościach meczów nie występował. Tak, te skrzydło niestety w Wiśle teraz jest potrzebne jeszcze wzmocnienie. Przyszedł co prawda Alfaro, jest to Lejarka czy też Goku, którzy tam mogą też na tym skrzydle zagrać albo na tej dziesiątce tutaj się wymieniać, ale niestety ta głębia składu wymaga jeszcze innego skrzydłowego, więc odejście Alexa Muli osobiście. Tak, no i Luis Fernandez, co by nie było, no ciężko, żeby jednak tutaj nie bolało to, no bo jednak był to czołowy piłkarz. Ty macie ja jakiś się kogoś, pod kto tym... się cofnął? Właśnie, jakiś, byś kogoś tu dodał do tych, który byś chciał, żeby z tych, kto odeszli, jednak by został w Wiśle? Ja się podpisuję pod tym, co Dobiasz powiedział. Trzech piłkarzy właśnie, tak rzeczywiście myślę, że będzie w Wiśle brakowało, ale też uważam, że te zastępstwa, które Wisła już sprowadziła i też myślę, że będzie sprowadzać, bo nowe transfery jeszcze będą, o czym Kiko Ramirez wspominał. Mam nadzieję, że po tych transferach, po tych pierwszych meczach już o panie Jamesie, Luisie i Aleksie nie zapomnimy, no bo będą to piłkarze jeszcze bardziej jakościowi, także czekamy na Pola Jonka. Mam nadzieję, że już samolot z Holandii jest prywatny, zamówiony i leci prosto do centrum treningowego w Myślenicach. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Oczywiście mam nadzieję, że Jonk do Wisły trafi, ale tych trzech właśnie piłkarzy żałuję. No właśnie, bo ja tak właśnie tak wspomniałem, właśnie tak zagłębiam się właśnie dalej, głębiej, to właśnie mówię raz, że to Luis, to na pewno. Ale co powiecie o Głuszkowskim? Miałby jeszcze szansę, żeby jeszcze powalczyć?
Ciężko? Wiesz, myślę, że teraz jest Bartosz Jaro, który naprawdę swoją rolę wykonuje bardzo dobrze. Ewentualnym zmiennikiem teraz jest Dawid Szot, który może grać na prawej i lewej obronie. To jest solidny zmiennik. No poza tym na tej prawej obronie faktycznie poza tą dwójką no troszeczkę zawodników brakuje, ale Gruszkowski to był taki piłkarz, który w Ekstraklasie mógł się podobać, ale niestety od pewnego czasu raz, że raczej Radosław Sobolewski mu niespecjalnie ufał, a jeżeli już mu zaufał i w jakichś meczach puszczał, to często grywał na skrzydle. No i Gruszkowski swojej roli nie spełniał. No i dobrze, został wytransferowany, za to dostaliśmy pieniądze. I myślę, że no ja nie żałuję osobiście, że Gruszkowski odszedł. Ja też jakoś specjalnie bez żalu pożegnałem Konrada Gruszkowskiego. W Ekstraklasie naprawdę prezentował się świetnie. Fortuna pierwszej lidze to już był cień tego piłkarza. Myślę, że to odejście było właśnie potrzebne Gruszkowskiemu, jak i Wiśle. Także dobrze, że Konrad odszedł. No i niech mu się wiedzie pod okiem Adriana Guli. Tobi, jakie ty zespoły typujesz do bezpośredniego awansu? Cóż za zaskoczenie, mieć Legnica i Wisła Kraków. O Wiśle zaraz powiem, najpierw o Miedzi. Przede wszystkim klub naprawdę, co by nie było, spadli, ale jest to klub poukładany, stabilny. Zapowiedzi, że chcą wrócić, też ta kadra wygląda, pomimo tego, że tych odejść też kilku było, no to transfery naprawdę dobre, jak na pierwszą ligę. Dżazga, który był sprawdzony już wcześniej, chociażby Miedzi. Antonik, Hartherz, myślę, że to też jest takie wzmocnienie, które może coś dać, przynajmniej jak niektóre mecze podbieskie, gdzie obserwowałem też piłkarzy, który mi się osobiście momentami podobał, nie było tego aż tak dużo, ale Michalik to jest bardzo dobry transfer, o którym już później troszeczkę powiem, bo też mam go w jednej kategorii. I Michalik to jest piłkarz, który na pewno zrobi różnicę, będzie też czołowy skrzydłowy ligi i na pewno zrobi tą różnicę i mieć Legnica będzie walczyła o awans bezpośrednio. Uważam, że ten awans wywalczy. Czy tak się stanie, zobaczymy, ale na pewno jest mocnym kandydatem i może to być taki no, przykład, który zespołu, który spadł i od razu do Ekstraklasy wróci. Takich przypadków mieliśmy bardzo mało ostatnio, a Miedź Legnica myślę, że jest odpowiednim kandydatem, by to uczynić. No, coś takiego może jak Wisła w poprzednim sezonie. Tak bym nawet to mniej więcej porównał, bo naprawdę tam no dużo rzeczy się zgadza do tego, by awansować bezpośrednio. A jeśli chodzi o Wisłę, no wierzę w to, pomimo tego, że wskazywałem Wisłę na to na baraże wcześniej, pod tym jeszcze przed sezonem, przed tymi przyjściami, tak uważałem, że ciężko będzie niektórych zawodników zastąpić. Znaczy, uważałem, że Luis odejdzie i faktycznie może ktoś się pojawi, ale nie, że właśnie może to być Goku i uważam, że Goku to dobre zastępstwo. Ale przede wszystkim tutaj argument taki Angel Rodado, który uważam, że z Goku na boisku, czy to się stanie, zweryfikuje ligę, ale uważam, że on się lepiej czuje z Goku niż z Luisem Fernandezem. Mam nadzieję, że to w lidze udowodni, bo tak jak już wspominałem nieraz na Okiem Wisiaku między innymi, że troszeczkę Luis Fernandez niekiedy ograniczał Rodado niekiedy nawet bardziej grał pod Luisa Fernandeza i moim zdaniem to jest sezon, kiedy Rodado udowodni swoją wartość. Czy zostanie królem strzelców? No, zobaczycie później, czy go wytypowałem, ale no, zobaczycie później. W każdym bądź razie te wzmocnienia naprawdę są solidne. Przyszedł Goku, przyszedł Olejarka, przyszedł Satrustegui. To jest też obrońca, który może być czołowym właśnie w lidze, ponieważ naprawdę no, zawodnik, który dobrze gra głową i dobrze wyprowadza piłkę. Wiśle zawodnik, który dobrze wyprowadza piłkę na obronie, to no to wow, to dawno takiego nie było. A Satrustegui jak najbardziej takim piłkarzem jest, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi. No i chociażby od Tomka Ćwiąka, który na Twitterze właśnie taką rekomendację temu piłkarzowi dał, więc te transfery są solidne. No brakuje jeszcze środkowego pomocnika na pewno. No bo daleko to, no wiadomo, jest Kacper Duda z Igorem Sapałem, jest różnie ze zdrowiem, jest kilku piłkarzy, ale takie wzmocnienia jak Gogu, no to jest troszeczkę za mało. Taci, ja nie jestem fanem Taciego i ktoś by się w tym środku pola przydał. Poliong to jest kandydat, zobaczymy. Bardzo liczę na to, że dołączy, ale może, no, ja osobiście
Aż tak bardzo w to nie wierzę, ale mam nadzieję, że Kiko Ramirez mi zamknie buzię tym transferem i Paul Young dołączy do Wisły. No i przede wszystkim też skrzydło, o którym tutaj już wcześniej wspominałem, że to też jest wzmocnienie, które no, jest potrzebna ta głębia składu, bo troszeczkę sparing, który miał miejsce dzisiaj, udowodnił, że piłkarze, którzy mogą na ławce być, no niekoniecznie wszyscy spełniają te oczekiwania. Oczywiście ta głębia moim zdaniem jest troszeczkę lepsza niż było to sezon temu, ale dalej jeszcze jest te 2-3 transfery są potrzebne. Ja uważam, że dwa transfery, skrzydłowy i pomocnik, jak najbardziej Wiśle Kraków wystarczyć powinny, biorąc pod uwagę tą obecną kadrę, która jest dosyć szeroka, też pewnie kilku piłkarzy z Białą Gwiazdą się rozstanie, również właśnie do awansu bezpośredniego typuje Białą Gwiazdę. Naprawdę masa bardzo ciekawych i dobrych transferów, między innymi Goku, Sobczak, Satrustegi, również wzmocniona linia pomocy przez Gokua. Może nie jest to taki transfer, który od razu wskoczy do pierwszego składu, no ale w tym sparingu pierwszym chociażby sprawił pozytywne wrażenie. Jeśli chodzi o inne nazwiska, to też Olejarka, czyli piłkarz, który trafił do Wisły ze Stali Rzeszów, zawodnik, który wreszcie Radosław Sobolewski będzie miał jakąś alternatywę na pozycji numer 10, jeśli Goku grałby na skrzydle, czy też wypadłby z powodu kontuzji czy też zawieszenia. Miejmy nadzieję, że oczywiście tak nie będzie, no bo Goku jest potrzebny tej lidze, bo to świetny piłkarz, także wzmocnienie naprawdę świetne. Co prawda, tak jak wspominaliśmy już wcześniej, kilku piłkarzy odeszło, ale wydaje mi się, że te luki już w pewnym sensie zostały zastąpione. Zostały właśnie te luki wypełnione i wydaje mi się, że jeszcze wypełnione będą i jeszcze kilku, dwóch, myślę, piłkarzy do Białej Gwiazdy, do tej pierwszej drużyny przyjdzie. Także moim zdaniem jest to murowany kandydat do awansu i wy już wskazaliście właśnie drużyny, które awansują bezpośrednio. Czy waszym zdaniem właśnie Wisła Kraków, czy to Śmieć Legnica wygra Fortuna pierwszą ligę w kolejnym sezonie? Jak myślicie? Tak, pokrótce. Myślę, że jakbym miał próbować, to pierwszy mieć, druga Wisła. No ja też raczej jestem tutaj bardziej znaczy zamiecią. Nie jestem zamiecią, tylko uważam, że Miedź będzie pierwsza, Wisła Kraków awansuje bezpośrednio, ale to też nie będzie taki awans bezpośredni, że zapewniony w kwietniu czy w marcu na przykład, tylko raczej do dwóch, trzech ostatnich kolejek to się Nie, rozstrzygnie. spokojnie. To tylko jest pierwsza liga, więc tutaj, wiesz, tu się gra do tej kolejki, więc będzie ciekawie. No tak, to na pewno. Myślę, że Miedź Legnica jednak Wisłę wyprzedzi i na pewno no Wiśle będzie ciężko to pierwsze miejsce zająć, ale też z drugiej strony nie zdziwię się, jeżeli to się wydarzy, bo na pewno argumenty ku temu są, ale myślę, że Miedź ma troszeczkę ich więcej. Jak widzicie tę rolę Sobczaka w Wiśle? Bo raczej do pierwszego składu to pewnie Rodado, a jak z rywalizacją z Żyro? Oj nie, to myślę, że Sobczak spokojnie z Żyro wygra. Uważam, ja generalnie chwaliłem Żyro za te pierwsze miesiące, kiedy go Jerzy Brzęczek zatrudnił i no i uważałem, że to transfer, który naprawdę może się spisać, ale niestety im dalej w las, to Michał Żyro no, gra ostatnio wręcz fatalnie. Nie tylko dlatego, że występował na skrzydle, bo do tego co w ogóle nie rozumiem, dlaczego on w ogóle występował na skrzydle, no, ta głębia składu, wiadomo, to też miało swoją przyczynę, ale mimo wszystko, no nawet jak na tym napastniku, no, z Górnikiem Łęczną tą bramkę zdobył, no i się prezentował nieźle, ale poza tym te ostatnie, no sparingi nie są dużym wyznacznikiem, ale generalnie, no tak, nie chcę tutaj jakichś wielkich słów wrzucać, ale uważam, że troszeczkę Sobczakowi nawet niekiedy większe zaangażowanie w niego widziałem niż u Żyro Jestem ostatnio. ciekaw, jak się odnajdzie, bo w takim mieszku chyba powiedzmy na 100 milu, fajnie pokazał się, miał dużo bramek, poszedł do Jagiellonii, do S-klasy, tam się w ogóle nie odbił, w ogóle było ciężko z jego graniem, poszedł do Zagłębia, fajnie się pokazał, jest dobrym napastnikiem jak na pierwszą ligę, ale Wisła to już jest dużo większy klub niż Zagłębie, więc jestem ciekaw, jak tu się odnajdzie. Znaczy, generalnie też mi się wydaje, że przez to, że no, właśnie w Wiśle są lepsi zawodnicy niż w Zagłębiu,
Może to mieć jakieś przełożenie na to, że tych sytuacji, nawet kiedy Sobczak z ławki będzie wchodził, bo to na pewno raczej się, na pewno się mu wydarzy, Roda to ma pewne miejsce w pierwszym składzie, a Sobczak będzie dostawał jakieś tam kilkadziesiąt, kilkanaście, może czasami kilkadziesiąt, jak ten wynik będzie ułożony, to dostanie tych minut i wtedy będzie swoją wartość mógł udowodnić, ale przez to, że wokół niego będzie taki Goku, będzie taki, no czy to Olejarka będzie grał w pierwszym składzie, zobaczymy, ale na pewno Faro. Myślę, że na ten moment pierwszy skład Kacper Duda, no to są zawodnicy, którzy spokojnie gdzieś tam mogą Sobczakowi zapewnić niezłe piłki i może z tego Sobczak nawet niedużej ilości czasu wykorzystać. Ja jestem zadowolony z tego transferu i uważam, że Sobczak z ławki no nie jest w stanie może strzelić tam, nie wiem, ponad 10 czy 10 goli generalnie, ale kilka zdobędzie. Będzie to więcej niż Żyro na przykład, bo Żyro chyba 3 zdobył. No to jakbym miał tak strzelać, to myślę, że Sobczak 6 zdobędzie. Ja generalnie uważam, że Sobczak to jest takie zastępstwo za Sergio Benito, tak to interpretuję. I jeśli Sobczak jest takim zastępstwem, to uważam, że jest to genialny transfer, bo wreszcie Angel Rodado będzie miał kogoś na plecach, kto będzie naciskał na niego, kto będzie stawiał mu jakiś opór w tej grze. Właśnie w pierwszym składzie, dzięki czemu Angel Rodado też będzie napędzony i będzie mógł się rozwijać. Tego ewidentnie właśnie Rodado brakowało w rundzie, czy też jesiennej, czy też wiosennej. Po prostu nie było takiego piłkarza, który mógłby mu zagrozić, a teraz myślę, że taki jest i mam nadzieję, że przede wszystkim ten wpływ wywrze na Angelu Rodado. No i też uważam, że Sobczak to jest niezły zawodnik, ograny w Fortuna pierwszej lidze i myślę, że swoje minuty dostawać będzie, a Michał Żyro, no, są rezerwy w czwartej lidze i nie jestem pewien, czy nie najlepiej by było dla samego Żyro, aby tam się ogrywał, bo jest też Bartoń, który też ma ogromny talent, pokazywał się z dobrej strony w A ty centralnej przepraszam, lidze. że ci przerwę. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy Radosław Sobolewski Bartoniowi nie ufa, ale tak Bartoń nawet całkiem niezłą zmianę dzisiaj dał w sparingu. Dostał 20 minut i od razu wszedł Żyro. I był to chyba jeden z najlepszych piłkarzy wtedy się prezentując przez te 20 minut na boisku. Nie było to może takie, nie wiem, jak hat-trick Rodado z Hapoelem Berszewa, no ale mimo wszystko tak mam wrażenie, że Sobolewski jakoś niechętnie na tego Bartonia stawia. I moim zdaniem jest to dużym błędem, bo Barton jest zawodnikiem, który spokojnie mógłby gdzieś tam porywalizować i na pewno jest lepszy obecnie niż Żyro. No ale taka jest decyzja Sobolewskiego. Zobaczymy, jak to wszystko w Wiśle Kraków się właśnie ułoży, ale generalnie więcej na temat Białej Gwiazdy na Okiem Wiślaków zapraszamy serdecznie. Link znajdziecie oczywiście w opisie. No a teraz wracajmy do tematu całej Fortuna pierwszej ligi, no bo ja przecież nie wymieniłem jeszcze drużyny, która jako druga moim zdaniem awansuje. No i jest to Termalika. Ja generalnie uważam, że są ludzie na świecie, którzy mają swoje miejsce. I oni powinni tam być. I wydaje mi się, że trener Lewandowski właśnie ma swoje miejsce w Niecieczy, że to jest właśnie trener, który idealnie pasuje do tego zespołu, do tego miejsca i myślę, że dużo da ten jego powrót Termalice. Myślę, że te wzmocnienia są dosyć przyzwoite. Jeśli chodzi o Termalikę, no to trafili do tej drużyny Wolski, Karasek oraz Fassbender. Myślę, że są to naprawdę dobre wzmocnienia. Odszedł co prawda te Kijawski. Jest to spore osłabienie tej drużyny, ale wydaje mi się, że mimo wszystko awansują bezpośrednio. Uważam, że ta walka o ten bezpośredni awans będzie się toczyć pomiędzy właśnie Wisłą Kraków, Termaliką, a Mieczem Legnica, ale to Wisła Kraków Fortuna pierwszą ligę wygra. Mam nadzieję, że teraz jakiejś żadnej klątwy nie rzucam, ale moim zdaniem tak będzie. Druga Termalika, trzecia Miedź, taka kolejność moim zdaniem. Zobaczymy, jak zweryfikuje mnie rzeczywistość. Teraz przejdźmy do kolejnych kategorii. Kto waszym zdaniem rozczaruje w najbliższych rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi? Jaki klub? Ja to krótko powiem wam. Ty spełniłaś ich do baraży. Ja stałem na Podbeskidzie. Myślę, że tego nie udźwigną, myślę. Odejście Bielińskiego i Goku. To jest zawodnik Goku, tak? Chyba 16 bramek strzelił? 8 Tak, lew w pierwszej lidze? 16, 16 10 i asyst. 10 asyst, właśnie. To jest jak ten zespół, który zajął siódme miejsce w tabeli. Siódme albo ósme, już siódme chyba. Siódme.
Jak zajął na 7 miejsce, to jest bardzo dużo. Biliński drugi zawodnik, który też miał 16 bramek, też chyba zdobył. Więc to jest duet bardzo dobry. I ich odejście myślę, że spowoduje, że będą mieli ciężko. Ciężko naprawdę, bo jeszcze kto tam odszedł? Obrońca Vitali. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie był dobrym rącą, nie był dobrym odbiorem piłki, ale umiał rozprowadzić piłkę. Igonen, Drzazga, więc ja bym niby stawiał na ich, że oni mogą rozczarować. Sporą zagwozdkę, bo zastanawiałem się nad Podbeskidziem, ale tak sobie przemyślałem. No faktycznie te odejścia są, ale kilka wzmocnień jest. Naprawdę ta kadra aż tak tragicznie nie wygląda, ale zastanawiałem się, kogoś trzeba jednak było umieścić. Postawiłem na GKS Katowice. No jest to zaskoczenie, myślę, dla was, bo uważam, że to jest zespół, który spokojnie, może ciężko by było, żeby gdzieś tam awansowali bezpośrednio, czy po prostu walczyli o baraże z takim dobrym skutkiem, coś się więcej, ale dla nich taki poniżej środka tabeli, a walka taka o utrzymanie między innymi z Resowią, z Stalą Rzeszów, Odrą Opole, no nie byłoby jakimś najlepszą laurką. Myślę, że ta kadra jest całkiem obiecująca. Kogoś trzeba było wskazać i chyba na nich bym tutaj postawił, bo może nie ma otwarcie powiedziane, że oni gdzieś będą walczyć o baraże, ale powyżej środka tabeli myślę, że spokojnie gdzieś tam taki cel postawiony mogą mieć, zważywszy na tą kadrę, na to, na trenera, który już troszeczkę tam pracuje. Myślę, że tym oczekiwaniom nie sprostają i będą gdzieś tam pomiędzy, no jest 18 zespołów, 3 spadają, 15, no to gdzieś tam 13 miejsce, coś takiego GKS Katowice zajmie i uważam, że to będzie spore rozczarowanie, no ponieważ spokojnie ten zespół może się bić o coś więcej. Kogoś trzeba było wskazać, więc po prostu ich wskazać. No teraz zajęli 11 miejsce, a sezon wcześniej chyba 8 ze startem 2 punktów do bary, więc tendencja jest spadkowa u nich. No ja tutaj może was nieco zdziwię. Drużyna, którą wskażę, obaj wskazaliście ją właśnie na miejscu barażowym, Arka Gdynia. Moim zdaniem Arka rozczaruje i rozczarowaniem będzie tutaj brak baraży. Myślę, że po raz kolejny przejadą się Fortuna pierwszej lidze i nie powalczą po raz kolejny chociażby przez te baraże o Ekstraklasę. Co prawda przyszli Lenarcik, Borecki czy Chudy, ale moim zdaniem jest to za mało. Odeszli definitywnie Siemaszko, również odszedł Pużycki czy też Kajzer. Może nie są to jakieś kluczowe postacie dla Arki Gdynia, ale mimo wszystko ci piłkarze odeszli, ale przede wszystkim myślę, że presja będzie ogromna w Arce Gdynia. Oni już od dłuższego czasu są w Fortuna pierwszej lidze. Jest to bodajże czwarty rok chyba dla nich w tych rozgrywkach, o ile się nie mylę. Także wydaje mi się, że jest to sporo. Kibice też mają już tego dość. Domagali się jakiś czas temu przecież zwolnienia właścicieli, właśnie ich dymisji, aby już oni klubem nie zarządzali. Również przeszedł właśnie do Arki trener Łobodziński. Wydaje mi się, że on pod tak ogromną presją tego nie udźwignie. I oczywiście można tutaj mówić o przedłużeniu Czubaka, o takich niezłych wzmocnieniach, o których wspomniałem wcześniej, ale wydaje mi się, że jednak baraży nie będzie i to będzie ogromne rozczarowanie dla właśnie Arki, dla ich kibiców. No i będzie to moim zdaniem największe rozczarowanie Fortuna pierwszej ligi. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy, no bo równie dobrze Arka może awansować nawet bezpośrednio. Także jak wrócimy do tego za niecały rok, to pewnie się nieźle z tego pośmiejemy. A kto waszym zdaniem zaskoczy pozytywnie? Zaskoczy. Wiesz co, tylko się dodam ci do tej Arki, co wymieniłeś. Tam jeszcze nie zagra z początku sezonu, jeszcze nie zagra Janusz Gol, który leczy uraz. Jest też dla nich duży minus. Muszę tabeli ten środek pola ogarnąć w tym festiwie, to będzie u nich ciężko. Kto zaskoczy? Ja myślę, że zaskoczy Górnik Łęczna. Górnik Łęczna, niby odszedł, prawda, Krykun, który robił dużą robotę razem z Gąską i z Kozakiem. Moim zdaniem to jest
trójka taka ofensywna, która na bardzo na plus pokazali się. Gorzej mieli z tyłem, bo niby tam był Biernat, który teraz odszedł. Jak tam Wrocław strzelił trzy bramki, albo cztery, jak się nie mylę. Biernat i Gostomski łapał punkty, wybrałem parę meczów. Ale w zamian przyszli m.in. Grebowski, Termaliki, Klemens. Nie wiem, jak tam sobie radził Klemens na tych Węgrzech, bo nie obserwuję. Nie oglądałem, więc nie wiem. Ale przychodzi Deja. Myślę, że to jest duże wzmocnienie Deja. Środek pomocy, defensywny, taka szóstka. Dawno chyba takie właśnie mieli po odejściu Janusza Gola. Deja, który nie w tym sezonie z Koroną, dwa sezony temu, gdy był właśnie w Arce, był jednym z zawodników, który miał najwięcej przechwyć piłki, odbiór piłki, miał najwięcej z całego stanowiskich klubów. I jako defensywny pomocnik miał najwięcej oddanych strzałów, nawet celnych z Arki. Więc to o czymś świadczy. Miałby tam strzelił w tym sezonie dwa lata temu cztery bramki, jeśli nie mylę. Bezpośrednio chyba trzy z rzutów wolnych, więc myślę, że to jest duże wzmocnienie, więc ja wskazuję na nich. Ja też daję Górniku Łęczna. Zastanawiałem się też nad Zagłębiem Sosnowiec, które no generalnie naprawdę solidną pakę w tym momencie nawet posiada i przede wszystkim nie dlatego, że wygrali z nami 2-1 i potem zapomnieli, ale naprawdę to jest projekt, który faktycznie może też być dobrze zrealizowany pod okiem właśnie trenera Malinowskiego, który no, robi tą robotę całkiem niezłą i końcówka to udowodniła, ale wybrałem Górnik Łęczna, bo to też jest klub, który moim zdaniem w tym sezonie zaskoczy i moim zdaniem mogą się włączyć o tą walkę o baraże. Gdzieś w okolicy 7-8 miejsca myślę, że Górnik Łęczna spokojnie jest w stanie zająć. Czy będą baraże? Zobaczymy. Nie zdziwiłbym się, jeżeli by były. Niezłe te wzmocnienia. Poukładany klub z ambicjami, który na pewno chce powrócić do elity, chociażby przez te baraże i myślę, że to jest zespół, który jak najbardziej w tym sezonie zaskoczy. Maciek też ich tam dawał do baraży, także tutaj ciekawe, czy zajmą takie dobre miejsce, czy nie, jak to w trójkę ich wskazaliśmy. Być może spadną wtedy. Wtedy będzie najśmieszniej, ale oczywiście Górnik Łęczna myślę, że akurat będzie się bić o wyższe cele. Tutaj moim zaskoczeniem, takie dosyć zaskakujące, no bo przecież to ma być zaskoczenie, będzie się działo. Motor Lublin. Myślę, że to może pójść w każdym, naprawdę każdym kierunku. Tak naprawdę mogą spektakularnie spaść, mogą do Ekstraklasy awansować. Ja tutaj się spodziewam kompletnie wszystkiego po tej drużynie. Tam jest taki chaos, czasami to wychodzi na dobre. Ta drużyna naprawdę stoi cały czas za trenerem. Myślę, że Goncalo Feijó to jest szkoleniowiec, który oczywiście ma pewne swoje odpały, pewne takie momenty, w których mógłby zachować się nieco może spokojniej, nieco inaczej, ale tak pod względem taktycznym i przygotowanie do meczu uważam, że to jest naprawdę świetny szkoleniowiec i wydaje mi się, że poukłada świetnie tą drużynę. Też dobry transfer Wolskiego. Myślę, że on dużo da tej ekipie i myślę, że Motor Lublin będzie się bił o baraże, tak jak miałbym to przewidywać, ale tak jak wspomniałem, to naprawdę może pójść w każdym kierunku. Goncalo Feijó może zostać wreszcie zwolniony przez właścicieli. Tam dużo może się wydarzyć podczas tego sezonu, także na pewno z Motorem nudno nie będzie. Przejdźmy teraz do persona. Wiesz, co mi się podoba jeszcze tylko w motorze, tylko przerwę, że jak nie idzie nam im jak kiepsko, to chłopaki i piłkarze zawodnicy idą za trenerem. To jest plus jako drużyna. Tak jest. No, czasem właśnie w tych drużynach nieco większych, które mają większy potencjał, tak brzydko to powiedzmy ludzki, lepszych piłkarzy, czasem tego brakuje. I właśnie w motorze jest coś takiego, dlatego też myślę, to był ważny czynnik przy tym awansie i generalnie przy tych rozgrywkach w poprzednim sezonie, no bo przecież Motor Lublin w drugiej lidze, z tego co pamiętał, no to okupował nawet chyba miejsce spadkowe przez jakiś czas. Mieli ostatnie miejsce do 9 kolejki, albo 10, mieli ostatnie miejsce, a później się już pili w górę. Więc to jest duża robota, o tym przetrwają. A właśnie wtedy to ruszyło. Z Łęczna mieli grać i odwołali, prawda? Bo się stawili za trenerem, więc.
No tak, także będzie ciekawie Motorze Lublin, to na pewno nie mogę się doczekać oczywiście. Serial Motoru Lublin jest bardzo ciekawy i myślę, że kontynuacja w pierwszej lidze jeszcze ciekawsza będzie. A kto waszym zdaniem zostanie królem strzelców? Jest to też temat ciekawy, na temat, który warto właśnie podyskutować. Kto waszym zdaniem zdobędzie najwięcej goli? Tu ja sobie miałem zagwozdkę, bo z jednej strony nie wiedziałem właśnie, czy będzie grał jeszcze Luis Fernandez, czy przyjdzie. Ale jak jest nas w Lechii, to nie wiem, czy miał z kim grać, ja będzie grał. Myślałem o Rodado. Może z współpracą właśnie z Goku, jak wspomniałem wcześniej w Hintowi. Tutaj współpraca Rodado-Goku może fajnie pokazywać się, bo Goku jest takim zawodnikiem, prawda, który fajnie się uzupełnia, jak był z Bilińskim, fajnie razem grali. Jak właśnie wspomniał Luis, bardziej grał właśnie, prawda, pod siebie i Rodado też musiał grać, prawda, na niego. Ale bym jednak wskazał, znowu Czubaka bym wskazał. To jest młody chłopak, fajnie się pokazuje. On nawet przecież, nie wiem, czy pamiętacie, miał takie dwa gole albo trzy, który strzelił już z niczego. Już przecież siedział, prawda, na ziemi, jak powiem, tyłkiem i jeszcze gdzieś stawił tą nogę, wrzucił i wpadł do bramka, więc on ma tą ciutkę, ma tą spękałkę i bym wskazywał Czubaka. Ja tutaj Czubaka nie wskazuję, jednak uważam, że też będzie mocnym kandydatem do Króla Strzelców. Na pewno jest mocnym kandydatem do Króla Strzelców. Mocnym kandydatem jest też Angel Rodado, który moim zdaniem, tak podobnie jak Luis Fernandez bił się w tym poprzednim sezonie z Czubakiem, tak teraz Rodado będzie bił się, uwaga, z Sekulskim. Sekulski to jest piłkarz w Ekstraklasie, który miał różne momenty. Tam chyba bodajże 6 goli zdobył, ale miał taki, powiedzmy, fragment sezonu, kiedy to Wiśle poszło naprawdę dobrze, byli liderem. Wtedy jeszcze te transfery naprawdę, które poczynili wcześniej, robiły robotę, ale później wiemy, jak to się skończyło. No ale w każdym razie wtedy, kiedy Wiśle Płock, powiedzmy, szło, to szło też Sekulskiemu. Kilka bramek zdobył i prezentował się naprawdę z dobrej strony, a pierwsza liga to jest taka liga, gdzie spokojnie tutaj Sekulski może tych bramek nastrzelać. Myślę, że nie będzie tyle, co w ostatnim sezonie, czyli 22 chyba, Czubak tak strzelił? 21. No to myślę, że koło się zakręci 15-16 teraz, ale to też nie jest taki strzał, powiedzmy sobie, z niczego. Myślę, że kilka osób bym tutaj znalazł do tej mojej teorii, że Sekulski spokojnie może królem strzelców zostać, albo jest kandydatem, by to się stało. Ode mnie myślę, że mogliście się spodziewać. Musimy niestety, bo strasznie czeszczy mikrofon. Będzie to trzeba pociąć w montażu. Ojej, chwila, nie wiem czemu. I to tak właśnie myślałem, czy to grat u kogoś, czy coś, ale pół minuty tak już jest. No dobra, trudno, no. Chwila. To najwyżej to się jutro pojawi. Halo, halo? O, teraz jest dobrze. No niestety, ale... Wiesz co, przełączył mi się mikrofon. Nie wiem czemu, no, sam. No będę pamiętał, że godzina... No tak, godzinę troszkę, godzina jeden, coś takiego. No. A to rozpoczynamy to na temat Króla Strzelców jakby osobno, bo tam mogło trzeszczeć, nie? I mogło to niezbyt... Ale nie, powiem ci, że to nie, było, nie było źle. Nie było tak tragicznie, zostawmy to już, może nikt się aż tak bardzo nie... No, kontynuujmy, myślę, że już nie ma co ten... Dobra. Tylko okay, ty powiedz o tym strzelcu. Dobrze, no to mówię już. Moim zdaniem najlepszym strzelcem najbliższego sezonu Fortuna pierwszej ligi będzie Angel Rodado. Myślę, że ta forma, którą obecnie prezentuje w sparingach, podtrzymają właśnie Hiszpan. Też ma nieco inną rolę w tym sezonie. Właśnie odszedł Luis Fernandez i wydaje mi się, że wraz z Goku, czy też Alvaro, czy też Villarem będzie stanowił bardzo taki silny monolit, dużo
piłkarzy będzie oczywiście bramki, myślę, w tym sezonie zdobywało. Nie będzie to tak jednostronne właśnie jak w poprzednim sezonie, że będziemy mieć takich liderów poszczególnych drużyn, którzy będą trafiali seryjnie do siatki. Myślę, że tego będzie nieco mniej, ale Angel Roda do tych bramek zdobędzie najwięcej. Myślę, że to będzie 16 i wydaje mi się, że właśnie w tej nowej nieco roli, gdy gra jest skupiona bardziej na nim niż na piłkarzu, który był za nim w poprzednim sezonie, myślę, że będzie tego głównym beneficjentem i wydaje mi się, że to on królem strzelców zostanie. A kto waszym zdaniem będzie królem asyst? Tu też miałem dwóch zawodników. Jeszcze to Goku, bo ja tak wcześniej wspominałem, fajnie współpracuje się on z napastnikami. Ma tą technikę do uderzenia, ale też i zmysł do podawania. Ale to już o tym wspomnieliśmy. A drugi to Michalik. Michalik w Miedzi. Myślę, że tutaj się jeszcze w ogóle bardziej rozwinie niż w Stali. Tu jest dla mnie w ogóle zagwozdka, czemu nie wybrał jakiejś oferty za klasy. Nie wiem, trzeba było się spytać. Ale myślę, że dużo pomoże Miedzi ten transfer i on sam sobie, myślę, więc może chce wejść z Miedzią do klasy osobiście. Więc myślę, że tutaj będzie miał jeszcze większe pole do dopisu i wskazuje na Michalika. Też tą dwójkę rozważałem. Ostatecznie wybrałem również Goku ze względu na to, że ta współpraca z Roda to moim zdaniem naprawdę zbierze owoce i wokół siebie też ma lepszych zawodników niż w Podbeskidziu, a skoro Podbeskidziu wykręcił tych asyst sporo, to i w Wiśle tak się wydarzy i tym królem asyst zostanie i to z taką dobrą nawiązką, że w tej klasyfikacji nie będzie tak zacięcie jak w przypadku króla strzelców, mi się wydaje. Myślę, że ciężko wytypować właśnie króla asyst. Myślę, że w przypadku strzelca jest to nieco prostsze, też oczywiście niełatwe, ale moim zdaniem takim królem asyst zostanie Damian Michalik, o którym wspominaliście już przed chwilą. W poprzednim sezonie 10 asyst w barwach Stali Rzeszów. Teraz przechodzi do klubu lepszego, bijącego się o bezpośredni awans z ogromną jakością ofensywną i wydaje mi się, że te ostatnie podania po prostu będą zazwyczaj należały do niego. Myślę, że ponad 10 na spokojnie Michalik tych asyst zaliczy, no i tym najlepszym asystentem w najbliższym sezonie zostanie, choć oczywiście tacy piłkarze jak Goku jak najbardziej są tutaj trafni, a mi się wydaje też, że sporo asyst może zaliczyć Jesus Alfaro, bo w tych sparingach też kilkukrotnie świetnie wyprowadza właśnie kolegów z drużyny na dobrą pozycję swoim genialnym zagraniem, także takim trzecim, trzecim najlepszym asystentem ode mnie, takim właśnie dodatkiem do tych dwóch piłkarzy będzie Jesus Alfaro, no ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Teraz przejdźmy do najlepszego golkipera, czyli tego, który zachowa najwięcej czystych kąt. Kto waszym zdaniem to będzie? Jeszcze gdybyś mnie zapytał, kto by miał najwięcej strzałów obronionych, to bym ci wskazał pewnie Maćka Kostumskiego. A kto najwięcej by miał czystych kąt, jest to zależy, kto nie bronił. Bo teraz po prostu jeszcze nie wiadomo, bo na przykład w Arce, prawda, jest chudy, jest Lenarcik. Nie wiadomo, kto będzie jedynką. Tak samo nie wiem, kto będzie, prawda, w Katowicach, czy będzie Kudła, czy Szczuka, tak? Bo broni jeden, drugi po połowie cały czas. Ale patrząc na to, kto dostanie miał najwięcej czystych kąt, też trzeba patrzeć na defensywę, bo to nie tylko bramkarz broni, ale też i obrona, prawda? Zachowują się, dlatego zachowują się czyste kąta całą grą zespołową. Bym wskazał Mądrzyka Miedzi. Dlaczego? Bo raz, że jak wspomniałem wcześniej, zostaje. Druga sprawa, Niewulicka zostaje też, jest będzie czy odszedł, panowie, przypomnijcie mi, bo nie wiem, zostaje raczej. Zostaje, no właśnie. Raczej zostaje. Więc jest dwójka stoperów jest bardzo dobrze solidnych. No właśnie. Jest dwójka solidnych obrońców, a tym myślę, że on będzie, myślałem sobie, czy będzie Bóg bronił, czy on, czy Abramowicz, ale po dłuższym zastanowieniu myślę, że będzie raz, że będzie on bronił, bo raz, że jest młodzieżowcem, to jest plus, bramkarzem właśnie młodzieżowcem, a to będzie jest wyrzeczony, tak, więc myślę, po to się bierze zawodnika, żeby grał, więc bym to stawiał na Mądrzyka. Generalnie to chyba tych wszystkich pytań, które tutaj do nas, Maćku, przygotowałeś i chociaż było to czyste konto, oprócz rozczarowania, to największą zagłoskę nad tym miałem, bo no tak, myślałem nad Ratonem,
Tylko z drugiej strony Wisła naprawdę lubi tego le tracić i mimo tego transferu Eneko myślę, że będą takie mecze, gdzie naprawdę coś się wyleje w naszej obronie i ofensywa to nadrobi, myślę, ale w defensywie może być czasami może być problem. W Miedzi Legnica, no tutaj chociażby właśnie Mądrzyk czy Abramowicz, no tutaj są takimi bramkarzami, którzy na pewno gdzieś tam można byłoby nad tą Miedzią pomyśleć, ale ostatecznie chyba wskaże Loskę. Mimo wszystko Termalika moim zdaniem będzie się tam biła do ostatniej chwili o ten awans bezpośredni, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, będą w barażach i tam też awansują. Ostatnio w sezonie bodajże chyba 10 czystych kont właśnie. Tak jest, 10 czystych kont zaliczył. No a w tym sezonie też kilkanaście mi się będzie. I to on tym bramkarzem najlepszym z czystymi kątami zostanie, ale jest ciężko tutaj akurat w tym sezonie myślę wskazać takiego jednoznacznie golkipera, bo tak jak mówię, Wisła może i Miedź będą się biły, ale z drugiej strony drużyny, które troszeczkę tych bramek stracić mogą w niektórych meczach, taką chyba najsolidniejszą drużyną, która tych bramek najmniej będzie tracić, wskazałbym Termalik. Wiesz co, ja miałem na początku Loskę i zostawiłbym go, ale gdyby nie odejście Tekijaskiego, wydaje mi się, że gdyby on pozostał, uważam, że to Loska zachowałby najwięcej czystych kont, bo oczywiście ta gra defensorów też ma ogromny wpływ na te czyste kąta, więc postawiłem na Gostomskiego, o którym Michał wspomniałeś przed chwilą. Wspominałeś, że on często wiele strzałów broni. Wydaje mi się, że do tego będzie dokładać więcej czystych kąt niż w poprzednim sezonie, bo wtedy bodajże było ich 7. Myślę, że w tym sezonie będzie dwucyfrowa liczba tych czystych kąt. Myślę, że ta defensywa Górnika Łęczna będzie solidna, na tym przede wszystkim ten zespół będzie bazować i też doprowadzi ich to do baraży, tak jak wcześniej wspominałem. Także, żeby tu być ze sobą zgodnym z tym, co wcześniej powiedziałem, też wydaje mi się, że ta defensywa wraz z Gostomskim będzie dobrze się prezentowała i Gostomski właśnie najwięcej czystych kąt zachowa. Przejdźmy do kolejnej kategorii: rozczarowanie tego sezonu, który już za kilka dobrych dni. Kto waszym zdaniem będzie tym największym? Tu miałem największą rozgwostkę. Kompletnie nie wiedziałem, po czym się spodziewać, po czym. Wiadomo, ci większe zawodnicy znani, prawda, to myślę, że dadzą radę, wypalą. Ale tak się przyjrzałem te transfery nowe i wpadło w oko Przemek Mystkowski. Nie wiem kompletnie, co powinien się spodziewać. Spędził teraz pół sezonu spędził w Grecji, w Ireklisie. Zagrał tylko 6 meczów, 160 minut. To jest niewiele. Nie wiem, naprawdę, co właśnie powinien spodziewać, co on wniesie. Niby, prawda, jest ograny w Zeklasie, bo ma 87 meczów, jeszcze Lidze miał 46, więc będę się jemu przyglądał. A tak naprawdę, zerknąłem na jego rok urodzenia, on ma 25 lat dopiero. A jakby, szczerze, jakby na pierwszą mi przychodzi jego nazwisko, to myślę, że dopiero jest przed 30, tak, piłkarsko, że powiem. Więc ja będę zwracał uwagę na niego, zwrócę, więc nie chcę powiedzieć, że to jest nie wypał czy rozczarowanie, ale chętnie się zobaczy, co pokaże. To jest kompletny strzał, ale tak mi jakoś nie pasuje ten Sreckowicz. Przepraszam, nie wiem jak go przeczytać. Nie ze względu na nazwisko, ale tak mi jakoś ten piłkarz nie pasuje. Właśnie, nie wiem, no po prostu wart milion. Patrzyłem na to sobie statystyki. 26 goli w całej karierze, w tam 200 iluś meczach. Naprawdę bardzo słabe statystyki. Co prawda Liga Serbska, okej. Okay. I przychodzi do pierwszej ligi, ale jakoś nie potrafię temu transferowi zaufać. Jest to kompletny strzał, ale czuję, że to będzie nie wypał, który, nie wiem, może 3-4 bramki zdobędzie i na tym się po prostu zakończy. Powiem ci, Tobie, że byłoby bardzo zabawnie, gdyby został królem strzelców i odsłuchać sobie to, co powiedziałeś po sezonie, no byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Ja też mam wybór chyba najbardziej kontrowersyjny z nas tutaj wszystkich zgromadzonych. Czubak.
Myślę, że nie zdobędzie aż tylu bramek, co w poprzednim sezonie. Być może będzie takim liderem Arki Gdynia, ale też uważam, że Arka Gdynia rozczaruje w najbliższym sezonie i też, co za tym idzie, rozczaruje ta główna postać, czyli Czuba, który przedłużył kontrakt ze swoim klubem. Lubią tacy piłkarze, którzy kontrakty przedłużają, potem nie pokazywać się z zbyt dobrej strony, łapać jakąś zadyszkę formy. Uważam, że w tym przypadku tak być może. Uważam, że nie przebuje swojego dorobku strzeleckiego z poprzedniego sezonu. Uważam, że nie ma na to szans. Myślę, że Arka zawiedzie i zawiedzie również Czubak. Królem strzelców moim zdaniem nie będzie, choć nie oznacza to, że zaliczył jakiś fatalny sezon, ale mimo wszystko moim zdaniem rozczaruje i też proszę kibiców Arki o wyrozumienie w komentarzach. Nie zjedzcie mnie na samym starcie tego sezonu, jeszcze się nie zaczął, jeszcze będziecie mieli ku temu okazję. Przejdźmy do teraz do zawodnika, który waszym zdaniem zaskoczy. No i tutaj właśnie będę mówił o jednym piłkarzu spod Beskidzia, ale to może za chwilę. Najpierw oddaję wam głos. No to ja mam z kolei zawodnika z Motoru Lublin. Jest to Bartosz Nowak. Wolski, proszę bardzo. Bartosz Wolski. Przyszedł ze Stali, prawda, Rzeszów. Fajnie pokazał się. Jakiś czas temu, pół roku temu, już powiem więcej, rozmawiałem właśnie z Damianem Michalikiem. Zapytałem się go, co jest takim mało dowartościowanym zawodnikiem u nich. Wskazał właśnie Wolskiego. Po tym jego słowach bardziej się przyjrzałem właśnie grze Wolskiego, to co pokazywał w Stali. I powiem wam, że fajnie właśnie zaczynał wszystkie akcje. Wiadomo, miał mało liczby, miał tylko dwie bramki i dwie asysty w tym sezonie, ale zagrał w 33 meczach. Więc to o czymś świadczy. To jest takie, no wiadomo, zawodnik środka pola to nie jest, powiedzmy, zawodnik, prawda, z takimi statystykami jak właśnie Michalik, tak? Ale swoją czczoną robotę odwala. I myślę, że to jest raz, że duże wzmocnienie dla Motoru. I myślę, że pani się pokaże. No ja tu mam zawodnika, którego prawdopodobnie ma Maciek, bo skoro pod Beskidzie, to przypuszczam, że to też jest Bartosz Bida. No już kiwasz głową, tak jest. Moim zdaniem to piłkarz, który przede wszystkim potrzebuje takiego cofnięcia się o ligę niżej, potrzebuje się odbudować. Piłkarz, który naprawdę dobrze się zapowiadał w Jagiellonii, tam kilka bramek na początku zdobył. Troszeczkę zniknął z radarów. Ostatnio też no, jakieś tam minuty zbierał, ale nie najlepiej to funkcjonowało. Albo jak już zbierał te minuty, to też ich jakoś bardzo dużo nie było. A w samej pierwszej lidze kiedyś, kiedy zagrał w niej w ogóle, no to 10 meczów, 5 goli. Naprawdę imponujące statystyki. Myślę, że pierwsza liga to jest taka idealna na odbudowanie się dla tego gracza. Samo Podbeskidzie na tym też, myślę, skorzysta. No i Bartosz Bida. Przede wszystkim. Nikt się po nim, tak myślę, że aż tak dużo nie spodziewa i dlatego też bym bardziej go dał w zaskoczeniu, bo tak nie jest to jakiś bardzo głośny transfer, a myślę, że może zrobić w pierwszej lidze niemałą furorę, nawet bym powiedział. W poprzednim sezonie Ekstraklasy Bartosz Bida nie strzelił żadnej bramki. Wydaje mi się, że to był taki gwóźdź do trumny, który no tak pokazał, może jednak warto cofnąć się może troszeczkę poziom niżej, aby do tej ekstraklasy w przyszłości wrócić nieco silniejszym. Wydaje mi się, że to cofnięcie jest naprawdę dobrym pomysłem. Myślę, że właśnie na poziomie pierwszej ligi będzie naprawdę jedną z lepszych postaci, jedną z bardziej jakościowych i myślę, że to będzie takie największe zaskoczenie tego sezonu. Piłkarz, który zaskoczy właśnie na plus. Przejdźmy teraz do transferowego hitu, bo tak nazywa się kolejna kategoria. Który transfer waszym zdaniem jest najlepszy? Kto waszym zdaniem najlepiej sprawdzi się w nowej drużynie? No to dziękuję, pewnie większe opinie tak samo macie mniej więcej. Wspomniałem wcześniej Goku, Michalik, też transfer Fernandeza, a tak pół żartem, pół serią mogę wskazać przedłużenie kontraktu z Czubakiem, taki nim transfer, i Wnioskowicz też przedłużenie z nim kontraktu, więc to były moje takie trzy transfery większe, a dwa takie z przymrużeniem oka. Ja mam pytanie do Maćka, czy masz tam Michalika, bo jeżeli nie, to mam kogoś zastępstwa. Nie mam Michalika, mam Goku.
Dobra, no to ja rzucam Michalika. Drugim piłkarzem, którego gdybyś miał Michalika albo ktoś z was, to chciałbym rzucić Mateuszem Makiem, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy transfer. Tu też się zastanawiałem nad nim, nad zaskoczeniem w ogóle, bo w zakładce zaskoczenia oprócz Bartosza Bidy między innymi, bo Mateusz Mak, no piłkarz, który miał teraz, znaczy teraz, no miał te problemy z sercem, ale przed tym naprawdę spisywał się wręcz rewelacyjnie w Stali. No ten ostatni sezon, wiadomo, niestety aż tak dobrze to nie wyglądało. No i Mateusz Mak teraz wylądował w GKS-ie Katowice, pomimo tego, że skazałem go jak GKS jako rozczarowanie kogoś tam, czego było dać, no to dałem ten GKS. Uważam, że Mateusz Mak zrobi solidną robotę, kilka liczb wykręci i piłkarz, który w Ekstraklasie się spisywał dobrze, kiedyś no, gdzieś tam był wypychany do lepszych klubów i że zrobi karierę, no nie wyszło niestety, już na to troszeczkę chyba jest za późno, ale na pierwszą ligę czy warunki polskie myślę, że Mateusz Mak to jest solidny piłkarz i naprawdę no, może być jednym z hitowych transferów. Michalik w Miedzi, tutaj piłkarz, który doskonale się spisywał w Stali i spokojnie w Miedzi też swoje miejsce odnajdzie i przyczyni się to też do tego awansu bezpośredniego. Tak mi się po prostu wydaje. No a jeszcze jakbym miał kogoś wskazać, no to z Wisły myślę, że Goku też by był takim piłkarzem dodatkowym. To jest naprawdę bardzo dobry transfer, który, no zresztą skoro będzie królem Asys, no to też się tutaj musi znaleźć, więc taką trójkę, ale z nich na czele bym wyróżnił, powiedzmy tak szczerze, chyba Michalika, no a to Mateusza Maka i właśnie Goku jako drugi i trzeci transfer najlepszy. Ode mnie, tak jak wspomniałem już wcześniej, Goku, wydaje mi się, że wprowadzi on może nie Wisłę na wyższy poziom, bo ciężko właśnie o to będzie, ale wniesie dużo takiej świeżości, coś takiego nowego. Jest to piłkarz grający kompletnie inaczej na tej pozycji numer 10 od Luisa Fernandeza. Myślę, że z większą korzyścią dla reszty zespołu, dlatego uważam go za transferowy hit. W poprzednim sezonie 16 bramek, 10 asyst, świetne statystyki, lepszego, myślę, zastępstwa Luisa Fernandeza, Wisła Kraków, kibice tej drużyny nie mogli sobie wymarzyć, także uważam, że Goku jest tym hitowym transferem. Zobaczymy, jak wypali. Myślę, że aż tak spektakularnych liczb nie będzie miał jak pod Beskidziu, ale wynika to z tego, że te wszystkie bramki oraz asysty będą rozłożone na kilku piłkarzy więcej, także wydaje mi się, że Goku takim hitowym transferem będzie. A teraz przejdźmy do piłkarza, który waszym zdaniem właśnie przeszedł do innego zespołu, oczywiście, no i waszym zdaniem rozczaruje. Też nie mam problem, bo może powiem trochę inaczej. Może nie rozczaruję, tylko trochę go nie rozumiem. To jest transfer Kamila Bilińskiego do Zagłębia. Zawodnik, który bił się teraz o baraże, 16 bramek, 5 asyst, ładny potencjał. Rozumiem, że ma 35 lat, ale przychodzi do klubu, który zajął teraz na to miejsce i nigdy nie był, powiedzmy, z górnej połówce tabeli. Więc tym bardziej odszedł jeszcze z Zagłębia Maksymilian Banaszewski, więc też nie wiedziałem, kto bardzo mu dogrywać. Słyszałem, że może odszedł jeszcze odejść Szumilas, chyba może odejść z Zagłębia. Więc tutaj to trochę tego nie rozumiem. Już bardziej bym zrozumiał, gdyby nie wiem, odszedł, nie wiem, właśnie do właśnie takiego GKS-u Katowice, jakiego Stychy. Nie wiem, z tego poziomu zespołu, więc nie to, że można im palić, bo pewnie tam da radę. Pewnie strzelał pewnie karne, strzeli parę bramek, ale tutaj nie wiem, czy miał kto mnie dogrywać, bo oprócz Bilińskiego nie wiem żadnych takich większych nazwisk. No jest Hubert Matynia, obrońca, ale nie wiem, czy on da radę coś też unieść, więc jeśli już miał stawiać, to stawiać to na Kamilę Bilińskiego. Chociaż go bardzo lubię, fajny chłopak, dużo strzela bramek, doświadczony zawodnik, ale nie rozumiem tego transferu. Że ciężko mi kogoś było wskazać. Postawiłem na słynnego Sreckowicza
Nie wiem, czemu się go tak uczepiłem, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli on faktycznie zostanie królem strzelców, to będzie niezła historia. Ale jakoś strasznie mnie ten transfer nie przekonuje. Tak troszkę poczytałem o tym zawodniku i to naprawdę ma potencjał, by stać się flopem transferowym. Tak przynajmniej uważam, że piłkarz, który może się nie odnaleźć w tej naszej pierwszej lidze, i tak bym umieścił. Ciężko mi kogoś było postawić. A że umieściłem go w jako rozczarowaniu już wcześniej też, no to dam też go do flopów. No bo jednak zawodnik, który właśnie jest wart milion i no, według Transfermarktu, dlatego też będzie ten Warto jest flop. milion, bo mam na końcu idź w nazwisku. No to też prawda, to też może swoje robić jednak Serbowie. Wiadomo, że w polskiej lidze jak mają nazwisko I, czy w ogóle Serbowie, no to są warci troszeczkę. Tak jak chociażby Można Kowalicz w sobie. Wiśle, nie? Też przecież przecież No, słaby no to raczej piłkarz. dobry przykład, jeśli chodzi o flopa, myślę. No zobaczymy, czy takim samym będzie nowy nabytek Wisły, Fazlagicz Płock. też. Ale to z Macedonii, to już Macedończyk. No ale To wiesz, idź, także. tak? Zgadza się wszystko. Nie jestem do końca przekonany, chyba był to transfer darmowy Wisły Płocka, Wisłę za Fazlagicia płaciła. Także może bardziej lepiej właśnie zawodników z takiej Serbii ściągać, ale wracajmy do flopu transferowego z obecnego sezonu oczywiście, no bo wcześniej na temat tamtych piłkarzy moglibyśmy długo rozmawiać. Ja wskazuję również Bilińskiego. Wydaje mi się, że nie jest to piłkarz skrojony do Zagłębia Sosnowiec. Myślę, że ten transfer jest również nieco dziwny. Myślę, że Biliński ma już najlepsze lata za sobą. Co prawda w poprzednim sezonie 16 bramek, ale warto wspomnieć, że na wiosnę prezentował się już nieco gorzej niż jesienią. Myślę, że właśnie przy tym pomyśle na Zagłębie Sosnowiec, on po prostu nie będzie podstawowym zawodnikiem. Będzie zawodnikiem, który często będzie grał również w końcówkach. Myślę, że jest szansa na to, że po prostu Fabry posadzi go na ławce i on będzie występował od pierwszej minuty. Moim zdaniem po prostu do tego pomysłu brakuje mu szybkości, brakuje mu takiej pracy w pressingu, czego myślę trener będzie wymagał i ten transfer po prostu nie wypali i Biliński już nie wróci na poziom 16 bramek w sezonie nigdy więcej. Być może jeszcze tak będzie. Oczywiście życzę mu dobrze, ale moim zdaniem już jednak takiego wyczynu nie powtórzy. Także przebrnęliśmy przez wszystkie kategorie. Śmiesznie będzie oczywiście tego słuchać się za niecały rok. Pewnie legendarny napastnik Wisły Płock będzie się śnił Tobiaszowi Pachowskiemu po nocach, ale też inne na pewno kategorie były również interesujące. Inne kandydatury było na pewno kontrowersyjnie, było ciekawie i będzie ciekawy to sezon Fortuna pierwszej ligi. Jeszcze tak na samo zakończenie, takie luźne pytanie. Na jaki mecz w tej pierwszej kolejce najbardziej czekać? No oprócz Wisły to mogę kogoś tak szczerze wskazać, tylko chwilę muszę to sobie, bo dokładnie ten pierwszy mecz bodajże Akas Termaliku chyba gra, Tak, tylko nie tak. pamiętam. To jest bardzo ciekawy mecz i zresztą najbardziej No to chyba taki najbardziej ciekawszy chyba z tej pierwszej kolejki. no poza tym plan jest, żeby z tego meczu był nasz komentarz, więc tak szczerze to też dlatego tego meczu po prostu jakoś bardzo oczekuję. Oprócz jeszcze Wisły, no to takim spotkaniem chyba jest Motor Lublin Zagłębie Sosnowiec. To też jest bardzo ciekawe spotkanie. No też jest Zresztą pobliski, dzięki są pod, można powiedzieć. tak, więc Prawda? ciekawa ta pierwsza kolejka, ale takie trzy mecze, no to najbardziej właśnie oprócz Wisły to na Arkę Ster Maliką, ale w ogóle te dwa mecze, które mnie bardzo ciekawią, oprócz Wisły, są w piątek, co ciekawe, więc niezłe rozpoczęcie. Ja osobiście się wybieram do Beniaminka, do Puszkowa, do Znicza, zobaczyć. Może nie to nie rarytas, ale zobaczyć z Resowią mam go grać, więc nie mam daleko, więc chętnie się przyjadę, zobaczę.
Ja najbardziej czekam na to spotkanie Podbeskidzia z Wisłą Płock. Myślę, że sporo niewiadomych jest właśnie przy obu zespołach. Myślę, że może to pójść w różne strony. No i zobaczymy, jak zweryfikuje to rzeczywistość. Ja osobiście najbardziej czekam na to obiadowe spotkanie w niedzielę przy Rosołku. Będę je oglądać, bądź też komentować. No to już bez Rosołku, bez właśnie obiadku, no ale cóż, jakieś wyrzeczenia niestety muszą być dla dobra kanału Futbolowy Świat. Oczywiście zachęcamy do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę. Dziękujemy Wam serdecznie za tą zapowiedź, za to przewidywanie najbliższego sezonu Fortuna pierwszej ligi. Będzie się działo już za tydzień, za nieco ponad tydzień się rozpocznie, dokładnie na moment publikowania tego materiału. Bodajże 8 dni zostanie do rozpoczęcia tego sezonu, także jeszcze sporo może się stać, jeśli chodzi o transfery, ale na razie powiedzieliśmy właśnie wszystko na ten temat, co wiemy. Także dziękujemy Wam serdecznie jeszcze raz. Ze mną był dzisiaj Tobiasz Pacholski. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Michał Poncyliusz. Dziękuję. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.